Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym haulem zakupowym. Wiem, że bardzo lubicie haule zakupowe na moim kanale i tym razem byłam przygotowana naprawdę, że jak jechałam do sklepu, to jadę szukać jakichś super nowych, wiosennych nowości i byłam przygotowana na to, że mogę wydać trochę więcej pod ten filmik, żeby było dużo po prostu rzeczy, żebym mogła wiele pokazać i pojechałam do sklepu i okazało się, że nic jakiegoś takiego specjalnego tak naprawdę nie było. Coś, co jak kupowałam, to miałam takie wow, że zarąbiście, tego właśnie szukałam. A najczęściej jak jadę po to, żeby kupić jedną rzecz, albo tak po prostu przy okazji, nie planując nic kupować, to wtedy jest nagle multum innych rzeczy, które mi się podobają. Jak zawsze w haulach zakupowych to było tak, że kupowałam już rzeczy, które wcześniej przymierzyłam i wiedziałam, że u siebie zostawię, to w tym odcinku będzie wyglądało to trochę inaczej, z racji, że kupiłam te rzeczy, nic nie przymierzałam. Jeśli chodzi o siaty, to mam jedną tutaj taką dużą siatę, tutaj taką mniejszą, wydałam 1200 zł. Także co, bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek, a jeżeli coś takiego Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i żeby subskrybować kanał, bo to jest bardzo ważne. No i w komentarzach piszcie mi, czy chcecie więcej takich filmików, może z jakichś konkretnych sklepów, bądź może zamawiania przez internet. Dajcie po prostu znać, ja na pewno coś takiego nagram. Pierwszy sklep, do którego poszłam, była to Bershka i wydałam w niej 517 zł. I teraz będziemy wszystko po kolei mierzyć. Okej, ja też się starałam nie wybierać za dużo czarnych rzeczy, starałam się wybierać takie beże, biele, coś w tym stylu, żeby to naprawdę były takie wiosenne kolory, które kojarzą się z wiosną. Jest to zdecydowanie rzecz na wiosnę, z racji, że mamy tutaj taką kurtkę. Jest to taki ortalion, tak mi się wydaje. Kurtka typowego dresa, czy coś w tym stylu. Ale mi się ona naprawdę mega spodobała. Jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że naprawdę będzie zarąbista właśnie na jakieś wiosenne już takie wyjście, jak zrobi się troszkę cieplej. Mam ją w rozmiarze L i kosztowała 139 zł. Także uwaga, uwaga. Mierzymy ją sobie teraz. Założę sobie ją na tą bluzę, bo będzie nawet kolorystyczna pasować, niebieski, niebieski i tak się ona prezentuje. Jak wiecie, jest ona taka czarno-niebiesko-biała i serio mega mi się podoba, jest właśnie taka luźna, wzięłam ją w większym rozmiarze, no bo L, żeby właśnie ona mogła wchodzić na bluzę i w ogóle, żeby była też taka troszkę dłuższa i serio podoba mi się, siedzi mi ona. Dajcie znać, czy powinnam ją zostawić, czy oddać. Ja się jeszcze muszę zastanowić. Oczywiście jest ona zapinana. Okej, tak się prezentuje zapięta. No powiem Wam, że podoba mi się. Serio jest spoko, ale muszę się zastanowić, czy ją zostawić, czy oddać. Okej, następną rzeczą, którą tutaj mamy, są to białe spodnie. I ja mieszkam na wsi i dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że białe spodnie na zimę to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Ale jak idzie wiosna i pogoda się już poprawia, nie ma błota, nie pada aż tak bardzo, to białe spodnie idealnie, po prostu to są właśnie takie wiosenne kolory. Mega mi się kojarzą białe spodnie z wiosną. Fajne są, to są jakby takie paraszuty, ściągacze właśnie na brzuchu, ale też na nogawce. Chyba najwyższy czas je założyć. Okej, z szafy wzięłam sobie jeszcze taki zwykły czarny top, żeby to było lepiej widać niż jak miałam tą bluzę i wzięłam jeszcze zwykłe białe buty Air Force 1, bo wiadomo, że jak się mierzy spodnie, to powinno się je mierzyć razem z butami, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I jeszcze Wy nie widzicie tych spodni, ale ja widzę siebie właśnie w lustrze i naprawdę są totalnym sztosem. Ale nie zauważyłam tego, że one prześwitują. O kurde, no dobra. One byłyby fajne na przykład na strój kąpielowy. No nie wiem, nie wiem, co bym musiała założyć pod te spodnie, bo one faktycznie turbo prześwitują. Tak czy inaczej pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Wydaje mi się, że jak pokażę Wam je w lustrze, to najlepiej je zobaczycie. Także tak właśnie wyglądają oto te spodnie. I jak widzicie, no bielizna mi normalnie prześwituje, ale naprawdę leżą super, w sensie wyglądają te spodnie ekstra, no i na pewno są to spodnie wiosenne, bo są one bardzo, ale to bardzo cienkie. Także to zdecydowanie nie jest materiał, w którym będzie mi ciepło, jakbym gdzieś teraz wyszła, bo naprawdę no jest on cieniutki, sami widzicie zresztą, że mi wszystko prześwituje. Uwaga, ale lecimy z kolejnym. I tym razem jest to sweterek i mi ostatnio mega zaczęło się podobać takie sweterki z dziurkami. Też zauważyłam, że w wielu sklepach jest ich coraz więcej i naprawdę, naprawdę mega mi się podobają. Mam taki czarny, tylko bardziej wykrojony, też właśnie z takimi dziurkami, a teraz kupiłam sobie biały, taki troszkę dłuższy i też mi się podoba, wygląda fajnie. Okej, oczywiście
sweter ma dziurki, więc najlepiej jakby się coś pod nim miało. Ja teraz mam tą czarną koszulkę i powiem wam, że to jest kolejna rzecz, która mi się podoba. Ja nie wiem, ja będę musiała część z tych rzeczy pooddawać, a póki co nie ma takiej rzeczy, którą chciałabym oddać, bo wszystko mi się podoba. A ten sweterek to już w ogóle w szczególności, mega fajny. Podoba mi się to, że on ma takie duże, duże rękawki. Ja tutaj wszystko ładnie odwieszam na wieszaki, bo później pod koniec tego filmu będziemy razem decydować, co zostawiamy, a co oddajemy. Teraz przyszedł czas na coś, czego ja sama bym się nie spodziewała, że kiedykolwiek kupię, bo to nie jest totalnie w moim stylu i ja takich rzeczy nie noszę. Ale mamy, słuchajcie, tutaj taką długą spódnicę. Ja jedyne spódnice, jakie noszę, to albo takie bardziej rozkroszowane, albo miniówki, ale to na imprezy najczęściej. Zresztą już nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam miniówkę na imprezie. Także ja takich spódnic po prostu nie noszę, ale było ich tyle w sklepach, że jestem pewna, że to po prostu będzie szał na wiosnę. Każda dziewczyna będzie chodziła w takich spódnicach, były naprawdę w różnych kolorach. I no, ja nie mam pojęcia, jak ja będę wyglądać w takiej spódnicy. Jestem tego bardzo ciekawa. Po prostu jak to zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę się w niej zobaczyć. Co jest fajne w tej spódnicy, to to, że ona ma tutaj takie rozcięcie na nodze, więc to będzie wyglądać zdecydowanie ładniej, nie będzie wyglądać, wiecie, jak taka szkolna jakaś spódnica od mundurku. Zobaczmy, jak ja będę w tym wyglądać, jestem bardzo ciekawa. Okej, moi drodzy, powiem wam tak, jestem w lekkim szoku i ta spódnica razem w połączeniu z tym topem daje mi taki vibe trochę tej sukienki znoszę sztukę, coś w tym stylu. Nie wiem, czy je widzieliście, to były takie wiralowe sukienki, one pojawiały się naprawdę wszędzie, po prostu na TikToku dużo influencerek je dostawało, dużo dziewczyn też je sobie kupiło i powiem wam, że mnie nie przekonywała ta sukienka, ale teraz jak widzę, jak wygląda ta spódnica, to powiem wam, że to mi się podoba i nawet nie wiem, czy sobie nie zamówię tej sukienki, znoszę sztukę, bo jest naprawdę fajnie. Dobra, może najpierw wam to pokażę, bo ja się tak rozgadałam, kurde, nawet wy jej nie widzicie. Okej, okay, także generalnie tak się prezentuje ta spódnica i powiem wam, że to rozcięcie właśnie jest tutaj z boku i jak stoję od boku, wygląda ono naprawdę mega ładnie. Od przodu, jak nie wystawię sobie nóżki, to wygląda to troszkę dziwnie, no taki zakonnica vibe czy coś w tym stylu. Jak sobie ją tak lekko obkręcę, nie wiem, czy tak można w ogóle nosić, czy to jest jakieś teraz karygodne, co ja zrobiłam, że dałam to rozcięcie tutaj, ale zdecydowanie bardziej mi się to podoba, jak to rozcięcie właśnie jest tutaj po tej stronie, także no wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I to jest właśnie w sumie taka spódnica, że jak nie chce się założyć krótkich spodenek, ale chce się mieć troszkę odkryte nogi, no bo jest ciepło, to taką spódnicę można naprawdę założyć. I powiem wam, że jestem pewna, że na przykład na studia, jak zrobi się cieplej, to będę sobie ją nosiła, bo podoba mi się, kurde. Szokowana, bo ta spódniczka naprawdę mega mi się podoba i już teraz w głowie się zastanawiam miejsce, do których dni pójdę, albo co do niej założę, żeby to fajnie wyglądało właśnie, jak już będzie cieplej. Teraz lecimy z kolejnym sklepem i na drugi rzut, tak to się mówi, lecimy z H&M-em i jak widzicie, ta torebka jest dość mała, bo nie znalazłam tutaj za dużo fajnych rzeczy. Dobrze zauważyłam, że teraz znowu wracają do sklepów skinny jeansy, po prostu jest ich więcej niż takich szerokich spodni, a ja na przykład nie wyobrażam sobie wrócić z powrotem do skinny jeansów tak, żeby nosić je codziennie, bo ja nie mam tak generalnie, że już skinny jeans nie, totalnie nie. One mi się dalej podobają, ale po prostu zauważyłam wygodę szerokich spodni. Zaczniemy sobie od koszulki, którą jak po prostu zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją kupić, bo ja jestem ogromną fanką serialu Wednesday. Jak wyszło Wednesday, to ja mówiłam rodzicom, nie, to totalnie nie mój klimat, nie będę tego oglądać, a skończyło się tak, że widziałam ten serial 3 razy, bo tak mi się podobał i jak zobaczyłam koszulkę z Wednesday w H&M-ie, to stwierdziłam, że muszę ją kupić. Mamy tutaj z przodu Wednesday i jest napisane No Hug Zone, a z tyłu mamy po prostu napis Wednesday. Mega mi się podoba ta koszulka i chociaż miałabym w niej chodzić tylko po domu, to jest totalnie top. Wiadomo, że to nie jest jakaś taka edycja wiosenna czy coś w tym stylu, coś co możecie sobie kupić na wiosnę. Okej, wzięłam L-kę, ale jakie ona ma szerokie rękawki! Zarąbiste, serio! Także ta koszulka to jest top, idę to pokazać rodzicom. I z H&M mam jeszcze właśnie 2 topy, które jak zobaczyłam od razu skojarzyły mi się z wiosną, zwłaszcza ten, bo zobaczcie jaki on jest uroczy. No po prostu jest przesłodki. Mamy tutaj kwiatki, jest to taki właśnie wełniany sweterek, ale a la top, więc naprawdę mega, mega słodki i uroczy, taki właśnie bardzo wiosenny. Również nie do końca mój styl, bo ja nie noszę za bardzo takich rzeczy, ale zobaczymy, jak będę wyglądać. Okej, moi drodzy, tak się prezentuje ten top i tak jak myślałam, nie do końca jest to mój styl. Co prawda plecy mi się podobają, bo ja lubię jakieś takie różne ciekawe wycięcia, ale po pierwsze ten sweter troszkę gryzie i przede wszystkim
wszystkim prześwituje też stanik, więc albo musiałabym nie mieć stanika, to by już w ogóle totalnie gryzło, albo jakiś po prostu biały, kremowy, coś w tym stylu. No ale generalnie tak, ten top mi średnio siedzi, podoba mi się, na kimś innym pewnie też by mi się podobał, ale no ja bym tak po prostu nie wyszła i się nie ubrała w to, ale za to mam tutaj drugą rzecz i to jest w podobnym klimacie, tylko właśnie bardziej w moim stylu. Ten sweterek prezentuje się tak i musiałam do niego zdjąć stanik, bo było widać tutaj te ramionczka i powiem wam, że podoba mi się, ale jest taki bardzo basic, w sensie jak jest już na ciele, to nie widać w nim aż tak bardzo to, że on jest taki sweterkowy, a takich basicowych topów mam naprawdę mega dużo w swojej szafie, więc nie mam po prostu potrzeby, żeby go zostawiać u siebie w szafie, ale jakbym nie miała takich basicowych topów, to jestem pewna, że sięgnęłabym po ten, bo jednak jest troszkę inny, ale jest jeszcze jeden minus, który zauważyłam, a ten minus to taki, że jest on na mnie po prostu za duży, serio, bo to jest bardzo, bardzo rozciągający się materiał. Więc jeżeli będziecie to kupować, to weźcie na pewno rozmiar mniejszy, bo on po prostu bardzo mocno się rozciąga. Teraz lecimy do kolejnego sklepu, jakim jest Stradivarius i tam było naprawdę bardzo dużo ładnych topów, takich basicowych, różnych kolorach i tak dalej, ale ja takie topy po prostu mam, więc ich nie kupowałam, ale generalnie znalazłam jeden, który bardzo mi się spodobał i jest to taki, jest to taki biały topik z takim dość głębokim dekoltem w serek i on jest jakby tutaj taki w stylu bandażowym, coś w tym stylu, że on ma tak nas bardzo mocno owijać. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo z takimi pluskami bardzo często jest tak, że ten materiał mocno, ale to bardzo mocno prześwituje. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także zakładam go i kosztował on 79 zł i jest to rozmiar XS. Tak jak myślałam, troszkę on prześwituje, chociaż wydaje mi się, że na kamerze aż tak bardzo tego nie będzie widać, zwłaszcza jak sobie stanę dalej, ale powiem wam, że wygląda on naprawdę bardzo ładnie, tak delikatnie. Jakbym miała może troszkę spodnie z wyższym stanem, o i nie było widać aż tak dużo brzucha, to naprawdę wygląda on bardzo ładnie, jest taki delikatny, dziewczęcy, po prostu idealny na wiosnę. Okej, teraz lecimy z kolejną rzeczą. I to również jest sweterek. Ostatnio swetry w paski po prostu opanowały internet i opanowały modę. Wszyscy szukali idealnych swetrów w paski. Okej, jeśli chodzi o ten sweterek, to nie jest nic jakiegoś super niezwykłego. Jest bardzo, no dość basicowy po prostu. To, co mi się podoba, to, że tutaj ma naprawdę takie dość szerokie rozcięcie, przez co on się bardzo ładnie układa nam zarówno z tyłu, jak i z przodu. No po prostu wygląda to fajnie. To, że on nie jest tutaj po prostu zszyty, naprawdę robi robotę. Jest dzięki temu taki bardziej dziewczęcy. Jest bardzo przyjemny, taki, że po prostu jak go się ma, to aż chce się go nosić przez ten materiał. Jest naprawdę spoko. Ale jak mam się zastanowić, to jeszcze nie wiem, czy go zostawię, czy oddam. Bo z jednej strony nosiłabym go, ale z drugiej strony, czy potrzebuję taki sweterek? Nie mam pojęcia, muszę się zastanowić, ale tymczasem lecimy z kolejną rzeczą, również ze Stradivariusa. Z ostatnią rzeczą ze Stradivariusa jest coś, co ja zawsze chciałam mieć, bo zawsze mi się to bardzo podobało, ale nigdy mi się to nie podobało na mnie. A dzisiaj stwierdziłam, że biorę, zobaczyłam go na manekinie, jest to, moi drodzy, taki piękny, wiosenny płaszczyk, jest naprawdę prześliczny w takim beżowym kolorze płaszczy, w ogóle w sklepach teraz jest multum. Mi się one bardzo podobają, jak są tak narzucone, coś w tym stylu. No powiem wam tak, to nie jest coś, w czym ja się czuję 100% pewnie i w ogóle tak komfortowo, bo ja najczęściej noszę po prostu puchowe kurtki. Czy jak go sobie zawiążę, o, to już w ogóle wygląda jak dziewczyna z Pinteresta. Wydaje mi się, że muszę mieć po prostu bardziej trochę otwartą głowę i próbować nowych rzeczy, bo serio mega mi się to podoba. Jak to powiedzieć, ja byłam pewna, że też oddam ten płaszcz, ale powiem wam, że podoba mi się. Okej, moi drodzy, przechodzimy do finału tego odcinka, czyli co u mnie zostaje, a co wraca z powrotem do sklepu. I jeśli chodzi o rzeczy, które na 100% zostają, to zdecydowanie jest to ta czarna spódnica. Wydaje mi się, że nikogo tutaj nie zaskoczę. Koszulka Wednesday, bo wiadomo, że od razu jak ją kupiłam, to wiedziałam, że mi się spodoba, tutaj nic nie musiałam mierzyć. Te białe spodnie, które będą na pewno idealne na wakacje. No i ten sweterek, który również mi się podoba. Jest on taki nietypowy, więc bardzo fajnie. Rzeczy, które natomiast na stówę oddaję, jest to ten topik z Stradivariusa na długi rękaw oraz te dwa topy z H&M-u. No i ostatnia rzecz to trzy rzeczy, nad którymi się bardzo zastanawiam. Czy jest to ten płaszcz i zastanawiam się nad nim tylko dlatego, że ja nie wiem, czy będę go nosić. Po prostu. Chodzi o to, że on mi się podoba mi się on na mnie i podoba mi się na innych osobach, ale ja nie wiem, czy ja będę go nosić. Jeśli chodzi o tą kurtkę, to po prostu nie jestem jakby do niej w 100% przekonana. Podoba mi się i w ogóle, ale jednak
mam takie wahania i się zastanawiam. I ostatnia rzecz to jest ten sweterek. I ten sweterek się zastanawiam, czy go zostawić, bo generalnie wygląda ładnie. Nie był on też chyba jakiś za drogi, bo kosztował... A nie, kosztował 125 zł. Okej, za 125 zł wydaje mi się, że mogę sobie znaleźć lepszy sweterek. Mama mówiła, że w Zarze jest podobny, bardzo ładny i lepszy jakościowo. I w ogóle generalnie troszkę ładniejszy. Także wydaje mi się, że on też wróci z powrotem do sklepu. Ale tak jak mówię, muszę się zastanowić. A wy tymczasem dajcie znać, jakie jeszcze takie związane z modą, z ubraniami filmiki chcielibyście na moim kanale. Mam dużo różnych pomysłów, tylko napiszcie mi w komentarzu, czy takie coś Was interesuje. A ja już się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa, pa!